Startowali najlepsze czasy poniżej 6 minut. Adam Tołodziej, numer 691. Wisła Junior Sandomierz. 5 minut, 55 sekund, 29 centych. Taki tegoroczny rekord życiowy. Adam Kasprowicz, 794 numer z Bałtyku Koszalin. 5 minut 58 sekund 43 setne. To drugi wynik wśród startujących. Pozostali zawodnicy mają czasy 6 minut 13 sekund i do 6.31. Czy to już ta dwójka, którą wymieniłem, która ma kilkanaście sekund przewagi, jeśli chodzi o rekordy życiowe? Za chwilę postaramy się zobaczyć. Pierwsza przeszkoda za zawodnikami. Pamiętajmy, przeważnie ten bieg pierwszy, szybszy to medaliści, ale czasem na podium zajmował miejsce zawodnik biegający w drugiej, teoretycznie wolniejszej serii. Wszystko zależy od tego, jakie będzie tempo biegu tej serii pierwszej. Czy takie zachowawcze, czy bardziej dynamiczne. 500 metrów, jeszcze 1,5 kilometra do metry. Tutaj skoki dal, państwo dopingują. I dalej z tego co wiem czekamy na dekorację 400 metrów. Skoki dal mogą państwo obserwować bezpośrednio. Zobaczmy, drugie okrążenie kończyć będą przeszkodowcy. Bieg na 2000 metrów z przeszkodami. Cała dwunastka prawie razem. Trzy okrążenia do metry. O godzinie 18.10 rozpocznie się rywalizacja kulomiotek. Finalistki, najlepsza 12. Właśnie zawodniczki udają się na rzut niepchnięcia kulą. Połowa mniej więcej dystansu, 2,5 okrążenia. 3 minuty 35 setnych sekundy. Czy będzie czas zwycięzcy poniżej 6 minut? Zobaczymy. Ale zawodnicy takie rekordy życiowe mają. Prosta przed państwem, brawa dla najwytrwalszych, najbardziej wymagającej konkurencji. Dwa okrążenia do metry. Czy pierwsza dwójka będzie przyspieszać, aby między sobą ewentualnie rozegrać rywalizację na ostatniej prostej? Zobaczmy, trzecie, czwarte i dalsze miejsca niedaleko, około 10 metrów za drugim zawodnikiem. A w konkursie tchnięcia kulą pań zobaczymy z numerem 590 Martynę Karwowską, RKS Rumia, Nina Staruk z numerem 351, AZS AWF Warszawa, 840 Wiktoria Macioszek, ULKS Tychowo, 816 Kornelia Gładkowska, MKL Szczecin, Oliwia Potyńska, 286, MKL Łęczyca, Wiktoria Łuczak, 199, KS Agros Zamość, Alicja Dudkiewicz, 239, Agros Żary, Karolina Krawczyk, MKS Polkowice, Weronika Muszyńska, AZS UMCS Lublin, Patrycja Banach, Zawisza Bydgoszcz, Daria Siemińska, LKS Lubawa i Kamila Dzięgielska, Cyprianka. Ostatnie okrążenie rozpoczynają przeszkodowcy. Pierwsza dwójka to jest wyraźna różnica. Potem około 20 metrów trzecich zawodników. Przypominam, że to pierwsza z dwóch serii na czas.
Ale Państwo, żółtymi cyframi czas pierwszego kilometra, połowy dystansu. Jakub Duch proszony do dekoracji. Powtarzam, Jakub Duch proszony do dekoracji. Popatrzmy, przeciwległa prosta, a potem przed Państwem na pewno zasłużą na oklaski. Proszę popatrzeć, to dystans 2000 metrów z przeszkodami. Najdłuższy dystans pań to 3000 metrów, a tutaj kobiety biegały na 1,5 km przeszkody. Teraz widzimy duże różnice, 20-30 metrów. Czy to będzie seria szybsza, czy może z drugiej ktoś powalczy o podium? Zobaczymy. Na razie przyspieszenie o jak najlepszy czas. Brawo, 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 proszę Państwa. Docenmy ten wysiłek. Tam jeszcze o trzecie miejsce. Tym jedno może być rywalizacja. Zobaczmy. Pierwsze, drugie. Ale już chyba się nie zmieni. Chociaż na czwartym zobaczymy. 0,8. Proszę Państwa, 1/100 decyduje w tym biegu o miejscu czwartym biegu. Ktoś pobiegł szybciej, aby być w pierwszej ósemce. Wystartowali. Przypomnę, że pierwszy kilometr, pierwszy biegu najszybszy zawodnik pokonał 3 minuty 35 setnych sekundy. Na razie pierwszy wiraż. Przeciwległa prosta, drugi wiraż i dopiero wtedy pierwsza przeszkoda tu przed Państwem na prostym. Pierwsze 200 metrów, ale porównamy tę prędkość zawodników, które pokonują dystans 2000 metrów z przeszkodami po pierwszym kilometrze, abyśmy mogli odnieść to do pierwszego biegu. Na razie pierwszą przeszkodę będą pokonywać i kończyć pierwsze okrążenie. A w tym czasie, kiedy panowie męczą się na dystansie 2 km przeszkody, trwa konkurs z rzutu oszczepem panów o ciężarze 700 gram. Wojciech Kawenda. KS Żak Wałcz 808 numer, 145 Eryk Kołodziejczak, Lux Start Nakło 169 Dominik Stępień, MLKS Nadwiecianin Hełmno 178 Dominik Stupczewski, WKS Cyprianka 445 Arkadiusz Tomaszewski, WKS Wawel Kraków 252 Łukasz Wysełka, ULKS Uczniak Szprotawa 35 Tomasz Jędrzejczyk, MKS Osa Zgorzelec 9 Jan Komarnicki, LKS Polkowice 448 Marek Mucha, Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej Hubert Kowalski 818 MKL Szczecin 795 Kacper Komorowski, KL Bałtyk Koszalin i 488 Michał Mierzwa, KS Wiktoria Stalowa Wola. Najlepszym wynikiem w Polsce i w Europie legitymuje się Marek Mucha, AZS, Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej, 80 metrów 1 centymetr. Biegacze kończą drugie okrążenie, 3 okrążenia do mety, a po następnych 200 metrach wyświetli się czas połowy dystansu. Pierwszy biegu ten międzyczas to były 3 minuty 00:35. To będzie zapewne wolniej, ale zaraz zobaczymy, jakie to będą różnice. Trudno będzie uzyskać wynik poniżej 6 minut, ale czy będzie to może czas w pierwszej ósemce? Zobaczymy. Ale nie czekajmy, aż sędziowie pokażą wynik po dystansu. No i 6:3:15. Niewyświetlone żółtymi cyframi. Przyjmijmy zatem, że to było 3:15. O 15 sekund wolniej pierwszy kilometr niż pierwszy bieg.
Przedostatnie okrążenie rozpoczynają najszybsi. Niecałe 800 metrów do mety. To jeszcze 4 przeszkody i 2 razy ruch z wodą. 4 razy 2 oczywiście, 8 przeszkód. Mamy czas 3:51:43, ale to chyba czas 3 okrążeń. Tam Państwo dopingują skoczków z wyż. Do mety 1,5 okrążenia. Jeszcze 2 razy ruch z wodą. Jeszcze 5 przeszkód oprócz ruchu z wodą. Najszybsi będą przed Państwem po raz przedostatni. 11 zawodników. Druga seria. Dzwonek. Ostatnie okrążenie. 5. 5:10 mamy czas 4 okrążeń. Zakończył się konkurs skoków dal. Pierwszą 8 zapraszamy do dekoracji. Konkurs z rzutu oszczepem pań też się zakończył. Zapraszamy panie do tunelu. Pierwszą 8 celem wręczenia dyplomów i medali. No i popatrzmy do ostatnich metrów, pewnie będzie rywalizacja. Najszybsi za chwilę będą mieli przed sobą 100 metrów i ostatnią już przeszkodę. Brawa, brawa, brawa. Nagłośmy oklaskami tych, którzy tak dzielnie walczyli, rywalizowali na trasie 2 km z przeszkodami. Czasy już gorsze niż miejsce 8. Nie będą mocne dekoracje, ale będą pewnie życiówki. I własna satysfakcja, własne zadowolenie. Pierwsza trójka już na mecz. Miejsce trzecie, Jakub Mrożek, CKS Budowlany Częstochowa. 6:08:26. Miejsce drugie. Adam Kasprowicz, KL Bałtyk Koszalin, 6:03:54. A zwyciężył z wynikiem 5:57:00. Adam Kołodziej, Wisła Junior Sandomierz. Dekoruje prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki pan Grzegorz Sobczyk i trener pierwszego zawodnika Andrzej Mirek. I zapraszamy trenera na pierwszy stopień. Trener na pierwszy stopień.